Czasami jak mówię kazanie, to widzę zniesmaczenie na twarzach ludzi. Słuchajcie, tacy wycofani, niechętni, obojętnie jakbym tego nie ubrał w słowa, to nie, na ten temat to lepiej nie mów, o popularnych grzechach też nie zajmuj żadnego stanowiska. My wolimy o tym nie słuchać. Trudne Ewangelie to niech sobie będą w Piśmie Świętym, ale po co o tym mówić? W takich momentach przypominają mi się słowa Jezusa. Nauka, którą słyszycie, nie jest moja, tylko tego, który mnie posłał. No właśnie, i teraz zastanów się, jak to jest w twoim życiu. Czy sprzeciw, który czujesz względem księży, nie jest wynikiem tego, że prawda nie pasuje do twoich upodobań? Jeśli tak jest, to dobrze, że czujesz sprzeciw. To dobrze, że budzi się twoje sumienie, bo prawda chce dotrzeć do twojego umysłu. I nawet bym powiedział więcej, wybierz takich księży, przy których kazaniach najbardziej bulgoczy ci krew. Bo wtedy dają oni tobie okazję do przemyśleń, do nawrócenia, do zmienienia sposobu swojego patrzenia.